O, walentynki, święto budzące tak skrajne emocje jak lektura, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Bo tak samo jak część z was jej nienawidzi, tak część z was ją uwielbia. Witam was bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać o Werterze. Tak jak część z was niesprawiedliwie wydaje mi się mówi, że to są cierpienia młodego czytelnika, a nie młodego Wertera. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i z perspektywy czasu można zupełnie inaczej odebrać to, no jakże wybitne dzieło. Od tego właśnie punktu widzenia może zacznijmy, bo skoro chcielibyście sprawiedliwie ocenić jakieś dzieło, to należałoby się cofnąć nieco w czasie, poznać sytuację historyczną, społeczno-polityczną, w jakiej tworzył wtedy autor. No żeby nie było za sztywno i żeby nie zniechęcać was już od samego początku, bo nie dość, że trudny temat, trudna książka to jeszcze polityka i historia, to ja wam tylko powiem to, co musicie wiedzieć. A musicie wiedzieć, że dzieło to jest mylnie uznawane za dzieło z epoki romantyzmu, bo Goethe tworzył przed epoką romantyzmu, w preromantyzmie, tak zwanym okresie burzy i naporu. No i czuć tutaj bardzo, no, tą taką... Czekaj, dekadentyzm? No i to umiejscowienie w czasie wpływa bardzo mocno na naszego bohatera, który cierpi nie tylko z powodu miłości. I jakbyśmy to dzisiaj określili, Werter to taki bohater antysystemowy. Nie zgadza się z panującym obecnie porządkiem, nie podoba mu się hierarchia, nie podoba mu się to, jak ludzie są oceniani podług, no nie zasług, ani osiągnięć, ani talentów, ale podług stanu urodzenia. I ja teraz z perspektywy czasu, po 11 latach styczności z Werterem, doszukałem się wielu innych ciekawych społecznych znaczeń, które wydaje mi się, że są bardzo mocno aktualne. I weźmy choćby fragment z drugiego rozdziału, w którym to Werter mówi o swoich kolegach z pracy, że przez głupi zatarg w sprawie jazdy sankami cała przyjemność poszła na marne. No bo ludzie przejmują się drobiazgami nie tylko dzisiaj, tak jak się wam mylnie wydaje, ale już wiele, wiele lat temu i potrafili naprawdę faktycznie pokłócić się o to, kto będzie siedział w pierwszych sankach, a kto w ostatnich, jakby to miało być odwzorowaniem ich, no, statusu w pracy i statusu społecznego. No i wy, którzy pracujecie, czy czegoś wam to nie przypomina? Tej ciągłej gonitwy o stołki, o to, kto jest wyżej, o to, kto jest na pierwszym miejscu? Albo ten fragment. Odbierają jedni drugim na przemian wszystko. Zdrowie, sławę, radość, spoczynek, a przeważnie przez głupotę, brak zrozumienia i ciasnotę umysłu, co zresztą czynią, jak twierdzą, w najlepszej myśli. Czasem zbiera mnie ochota rzucić się na kolana i błagać ich, by nie grzebali z taką zaciekłością we własnych wnętrznościach. Goethe za sprawą Wertera w książce pokazuje też, jak bardzo obchodzi go los ludzi uciemiężonych, chłopów, czy też zwykłych, przeciętnych obywateli, którzy, no, wpadają w te kleszcze systemu, są przez tą szlachtę nie najlepiej traktowani, poniżani. Jest tutaj przykład w postaci choćby służącego, który zakochał się we wdowie, której służył, no i doprowadziło to również do tragicznej sytuacji, bo no nie mógł pogodzić się z faktem, że kto inny zajął jego miejsce, więc uznał, że no ona nie będzie wychodziła za nikogo za mąż, więc odbierze życie temu oto szczęśliwcowi, który zastąpił właśnie jego. No. Ale przecież są walentynki, nie będziemy gadać tylko o problemach społeczno-politycznych. Zajmijmy się tym, co jest naprawdę ważne i tym, co budzi największe kontrowersje. Powiem wam, że porobiłem sobie sporo notatek, bo rzeczy do wyciągnięcia jest naprawdę mnóstwo, ale powiem wam coś chyba z głowy. Chociaż w sumie nie, bo zapomnę ważnych rzeczy. Zrobiłem taką małą ankietę na Instagramie, no może nie dającą zbyt wielu odpowiedzi do wyboru, bo w zasadzie tylko dwie, kim według was był Werter, czy romantykiem, jakich dzisiaj brak, czy po prostu wrażliwym idiotą. No i 60% zagłosowało, że bardziej mu do wrażliwego idioty niż do romantyka, których no dzisiaj brak. I wiecie co, jakoś wcale mnie ta opinia nie dziwi, bo tak jak wcześniej powiedziałem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a miłość to jest coś, czego nauczyć się nie można. Trzeba to odnaleźć w sobie i odnaleźć w sobie postrzeganie miłości. I chyba trochę jest tak, że im człowiek starszy i bardziej doświadczony, tym ma większą wiedzę o
pojęciu miłości, a może bardziej ją rozumie, bo wydaje mi się, że miłość to nie jest coś, co można zamknąć w jednej definicji, bo każdy odczuwa ją zupełnie inaczej i każdy ma inną interpretację jej jako zjawiska, jako czynności, jako uczucia do może drugiej osoby, czy do nawet jakiejś rzeczy, bo i takie przypadki też się pewnie zdarzają. I skoro Wertera wśród nas już od dawna nie ma, to ja sobie zajmę taką teraz pozycję jego obrońcy po latach i będę odpierał te zarzuty najczęściej w jego stronę kierowane. Pierwszy najczęściej chyba pojawiający się zarzut to ten dotyczący jego tchórzostwa, no bo przecież jak można kochać kobietę taką niewyobrażalną miłością, a nawet o nią nie walczyć? I wierzcie mi też lub nie, ale 250 lat temu moralnie niedopuszczalne było cudzołożenie i próbowanie odbijania komuś czegoś partnera, co dzisiaj jest chyba na porządku dziennym. I tu wydaje mi się, że nie można tego sprowadzić do takiego zwykłego tchórzostwa, bo bardziej tutaj chodzi o dobre wychowanie i moralną poprawność, która w tamtych czasach była zdecydowanie na wyższym poziomie, aniżeli jest dzisiaj. No i wydaje mi się, że Werther dzisiaj miałby zdecydowanie więcej powodów do tego, żeby strzelić sobie w głowę, chociażby gdyby zobaczył, jak bardzo na przestrzeni lat wypaczone zostało pojęcie owej miłości. No i dlaczego nie walczył? No nie walczył z oczywistych powodów, bo bał się przegranej. No i teraz zastanówcie się, czy wy nie byliście w swoim życiu choć raz w takiej sytuacji, że pragnęliście posiąść czyjeś serce, a albo się nie dało, albo właśnie zabrakło odwagi i dopiero po latach dowiadujecie się albo mówicie komuś, jaki to w kimś tam nie był zakochany, czy ja nie byłem, czy ktoś we mnie. Pojawia się też zarzut dotyczący jego nadmiernej wrażliwości, wyolbrzymiania, przejmowania się wszystkim wszem i wobec. No dziś żyjemy w czasach, w których staramy się żyć chwilą, czerpać z życia to, co najlepsze, nie przejmować się problemami, ale wtedy czasu na zastanawianie się i nad tymi dobrymi rzeczami, i nad tymi złymi było zdecydowanie więcej, bo było mniej bodźców rozpraszających. No i dlaczego wybrałem Werthera akurat na walentynki? Po pierwsze, jest to lektura, która odcisnęła w jakiś sposób piętno na mojej duszy, w której uczyłem się poznawać siebie, uczyłem się empatii. Lektury, tak, większość z nas czytała lektury z obowiązku, ale też po latach naprawdę mówię wam, że można dostrzec wartości, których nie dostrzegaliśmy wtedy. Dlatego ja zrobiłem to po 11 latach, sięgnąłem z powrotem do lektury Werthera. Zachęcam was również do tego samego, czy to z Wertherem, czy to z inną lekturą w szkole, którą czytaliśmy z przymusu, przez co nasza interpretacja też była inna. Dlatego ja się doszukałem zupełnie innych wartości dzisiaj. Wtedy faktycznie, może zbyt dosłownie traktowałem te wszystkie słowa Werthera, zbyt mocno się z nim utożsamiałem i stawałem się też w czasach licealnych romantykiem targanym silnymi namiętnościami, na czym wykorzystywany byłem przez kobietę, na czym wychodziłem momentami niekorzystnie przez to właśnie nadmierne przejmowanie się, nie tylko w miłości, ale też również w życiu różnymi innymi rzeczami. I właśnie jeśli chodzi o te kobiety, to z tym argumentem, że Lota była kobietą, nie taką krystaliczną i była świadoma tego, co się dzieje i mogła przeczuwać to, co się wydarzyło i co się miało wydarzyć, to tutaj się zgadzam. Wy kobiety potraficie zwodzić, potraficie dawać sprzeczne sygnały, z których później się wycofujecie, i mężczyźni czasami się w tym wszystkim gubią, bo już nie wiedzą, czy wy w końcu chcecie, czy wy nie chcecie i lubicie się bawić w te różne gry na niedostępność i tak dalej. Czego oczywiście ja nie pobieram. Lepiej wyznawać zasadę, że w życiu lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. Zresztą jak sama Lota później przyznała przed Wertherem, miała świadomość tego, że jest takim zakazanym, smakowitym owocem i powiedziała mu, że niemożność posiadania mnie czyni mnie w twych oczach tak pożądaną. Może faktycznie tak było, a może świadomie się nim bawiła właśnie w tą niedostępną. Kto wie, co by było, gdyby Werther faktycznie wyznał jej miłość i faktycznie uległa jemu. Wtedy cała ta lektura oczywiście nie miałaby sensu i nie wyciągnęlibyśmy z niej żadnej lekcji. I mówienie, że Werther to lektura trudna, ja tutaj pretensje miałbym chyba głównie do waszych pedagogów, nauczycieli języka polskiego,
No bo to oni są odpowiedzialni w tym wieku za poprawną interpretację i za problematykę tejże książki. Więc jeżeli zmuszają was albo nie potrafią już teraz odwoływać się do właściwych rzeczy z życia współczesnego, no to faktycznie ta lektura się stanie dla was męczarnią czytaną pod przymusem. Bo w wieku 16-17 lat, no ja się nie dziwię, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich sensów ukrytych w lekturze, która dotyczy stricte pojęcia miłości. Jakbym mógł to ładnie na koniec spuentować. W zasadzie to chyba chciałbym wam czegoś życzyć, bo jako, że są walentynki i większość z was widzę dzisiaj walentynki, no może i obchodzi, ale część z was traktuje to jako dzień uwłaczającym ich, bo są singlami świadomie, bądź też nieświadomie. I drodzy single, jeżeli teraz żyje wam się bardzo dobrze, będąc samemu, żyjąc dla samego siebie, to uwierzcie mi, że za jakiś czas dojdziecie do takiego fajnego wniosku, ale raczej przykrego dla was wniosku, że najgorszą rzeczą, jaka w życiu was może spotkać, to jest właśnie samotność. I tego wam oczywiście ani sobie nigdy bym nie życzył. No i to by chyba było na tyle z tej mojej nudnej interpretacji, dygresji, filozoficznego monologu, albo może takiej odezwy do narodu i prośby o to, żebyśmy się szanowali i kochali. Nie, no to jest żałosne. Ale wiecie, co mam na myśli. Szanujcie siebie nawzajem, doceniajcie wartość klasyków, odnajdujcie w sobie pozytywne cechy, bo prawdą również jest to, że ktoś, kto nie zaakceptował siebie i nie pokochał samego siebie, no nie jest w stanie pokochać drugiej osoby. Dlatego jeżeli chcecie zabłysnąć przed waszą panią od polskiego wypracowaniu, no to może, jeżeli wyciągnęliście coś z tego filmu, to wydaje mi się, że plus dla was i wasz nauczyciel czy nauczycielka na pewno to doceni, jak przekażecie mu właśnie takie swoje spojrzenie na lekturę. Nieważne są w szkole pytania o czas, miejsce akcji, o to, w którym rozdziale się co wydarzyło, jaki bohater się pojawił i tak dalej. Najważniejsza jest problematyka i analiza wartości, które możecie tam znaleźć, bo na wypracowaniu czy też na maturze, no sama wiedza o tym, jacy bohaterowie byli i w jakich czasach żyli, to za mało, żeby napisać co najmniej kilkadziesiąt mądrych zdań. No i moi drodzy, to by było na tyle z tej romantycznej, walentynkowej chyba rozmowy na temat lektury jakże miłosnej i wartościowej. Mam nadzieję, że jeszcze przy następnych klasykach się spotkamy. Jeżeli podoba wam się taka właśnie forma, zostawcie łapkę w górę. No i cóż, puent już było wystarczająco dużo, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać, życzyć wam miłości, odwzajemnionej miłości. Trzymajcie się z książkowym pozdrowieniem.